Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Dev Diaries Hatsofoen 4, Mend the Guns oraz patcha 1.6 Ironclad. Jak zwykle będę was zachęcał do pojawienia się na serwerze Discord oraz obserwowaniu, followowaniu mnie na Twitterze. W ten sposób macie dostęp do najświeższych informacji na bieżąco oraz możliwość wpływania na to, jaki content będzie się pojawiał na tym kanale. Oczywiście linki znajdziecie w opisie pod tym materiałem, a tymczasem przejdźmy do tego, co znajduje się w tym Dev Diary, mianowicie zmiany związane z działaniami morskimi, z marynarką i tym podobnymi rzeczami. Tutaj przejdźmy od razu do pierwszej rzeczy, czyli opowiedzenie o systemie tzw. Task Forces. Możemy to tłumaczyć troszeczkę jako grupy zadaniowe, grupy operacyjne oraz misje. I tutaj jak to wygląda. Możecie kojarzyć, jak działa obecnie system struktury dowodzenia, czyli mamy jakby dwa poziomy, czyli mamy generałów i marszałków polnych i mamy właśnie ten system grupa armii i armię. I teraz będzie wyglądać troszeczkę podobnie właśnie tutaj z marynarką. Będziemy mieli właśnie flotę. Nad flotą będzie dowodził admirał i ta flota będzie się dzielić na tak zwane to właśnie task force, czyli grupy zadaniowe. Tutaj różnica będzie taka w stosunku do właśnie jednostek lądowych, że tutaj dowódców nie będziemy przypisywać do poszczególnych task force'ów, czyli tych grup zadaniowych, tylko oni będą, admirałowie będą dowodzić flotami. I tak to na ten moment wygląda. No i tutaj mamy właśnie screenshot pokazujący Kriegsmarine, która posiada 24 okręty w tym momencie i dzieli się ona tutaj na 3 task force, czyli te 3 grupy zadaniowe, operacyjne, na 12 okrętów, 10 okrętów i 2 okręty. I tutaj mamy zaznaczony Ostseeflotte, która składa się z 2 pancerników i 8 niszczycieli. Tutaj właśnie to widzimy. I tutaj mamy właśnie ten screenshot, który reprezentuje tutaj, że mamy 2 jednostki tak zwanego typu Capital i 10 w sumie okrętów. Czyli właśnie tutaj mamy to informację na tym jak gdyby żetonie marynarki. No i tutaj też, jeśli z takich ciekawostek na tym screenshocie, co widzimy, to jest to, że mamy tutaj przede wszystkim Early Destroyer Hull, czyli wczesny kadłub niszczyciela, czyli już widać, że to pewnie jest już ten moment przejściowy, kiedy tutaj zaczyna się chyba właśnie już powoli implementować ten Ship Designer, ponieważ obecnie, jak dobrze pamiętamy, po prostu mamy niszczyciel 1 albo po prostu klasę okrętów podane, a nie mamy właśnie, że to jest wczesny kadłub niszczyciela, więc tutaj widać, że tutaj już zaczyna być chyba ta implementacja Ship Designera powoli wchodzić w grę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest też zmiana tutaj tego identyfikatora paliwa. Teraz w tym momencie w troszeczkę wcześniejszych screenshotach i w tych wcześniejszych streamach to widzieliśmy, że ten wskaźnik paliwa po prostu przedstawiał ilość tego, ile paliwa jest w zapasie, a teraz jest to troszeczkę inaczej przedstawione. Mamy teraz pasek. Ten pasek jest w pewnym stopniu wypełniony na zielono, czyli tu widać, że tyle posiadamy paliwa na tyle, ile możemy zmagazynować. Te strzałki do góry oznaczają, że w takim razie więcej magazynujemy, więcej wytworzymy paliwa niż w tym momencie potrzebujemy. No i tutaj to 1,75y, no to oczywiście oznacza, że 1,34 roku pewnie nam zajmie, żeby w pełni wypełnić przy obecnym tempie magazynowania nasze zapasy paliwa właśnie przy obecnym zużyciu paliwa. No czyli to jest 21 miesięcy. No czyli w tym momencie i znając życie, ponieważ na wszystkich tych u góry rzeczach możemy oczywiście najechać i dostać dosyć szczegółowe informacje, co z czego wynika, no to w tym momencie widać, że właśnie będziemy też pewnie mogli sobie najechać i to pewnie będziemy mieli jakieś szczegółowe wyjaśnienie, co z czego, ile mamy tych jednostek paliwa, w jakim tempie przyrasta i tak dalej, jakie jest zużycie, więc to tak to wygląda. No i to jest chyba prawie, że tyle. Tutaj jeszcze zauważyłem, że jest ta ikonka, która przedstawia taką rzecz jakby idącą do góry i z plusikiem. Jak dobrze pamiętam, ona też występuje, ta podobna grafika wtedy, kiedy możemy ulepszyć produkcję linii na wyższego poziomu sprzętu, czyli na przykład z, i to jest wtedy w tle, tak właśnie taka grafika tego unoszącego się jakby ulepszenia z tym plusem, że na przykład możemy ulepszyć sobie czołgi lekkie 1 do czołgów lekkich 2, no to w tym momencie mamy właśnie taką ten, czyli to pewnie będzie związane z tak zwaną funkcją Ship Refitting, czyli modernizacja okrętów, która się będzie wiązać z Ship Designerem, która najpewniej po prostu będzie to oznaczało, że na przykład możemy w nasze niszczyciele na przykład wyposażyć w dodatkową artylerię przeciwlotniczą, czy nie wiem, w torpedy,
czy w ładunki głębinowe i pewnie inne takie rzeczy, czy zobaczymy, co oczywiście będzie w tym Ship Designerze. W każdym razie ten guzik najpewniej będzie odpowiadał za modernizację poszczególnych okrętów. No i dobrze, w takim razie przejdźmy właśnie w końcu do tej grup zadaniowych, grup operacyjnych. Tutaj wygląda to tak, że każda ta grupa zadaniowa, czyli ten task force, będzie posiadać własne ustawienia. Tutaj mamy zaznaczone, czy jakie chcemy mieć ich nastawienie, czy chcemy właśnie, żeby pewnie byli agresywność, podejmowanie ryzyka, czy chcemy, żeby się czy żeby cała flota szła pewnie do naprawy, czy na przykład poszczególne statki, tylko czy okręty się oddzielały w momencie, kiedy jest potrzebna naprawa. Czyli w tym wypadku to będzie tak. No i oczywiście dla każdej tej grupy zadaniowej będziemy mogli wydzielić oddzielnie misję, czyli po prostu możemy sobie mieć jedną flotę. Cała nasza flota może być zorganizowana właśnie w jedną flotę. No i wtedy możemy sobie zrobić tak, że w tym momencie po prostu możemy ustawić właśnie, że te grupy zadaniowe będą patrolować, te będą eskortować, a na przykład te będą robić jeszcze coś innego. I to oczywiście też będziemy mogli zorganizować sobie floty w działania operacyjne, czy teatry operacyjne. Tutaj mamy New Theater i tutaj też mamy nową rzecz związaną właśnie z flotami rezerwowymi, które jest wspomniane, że to po prostu powinno ułatwić to, że gdzie nowe okręty będą się pojawiać. Po prostu najpewniej, że jeśli zbudujemy nowe okręty, to one się tutaj pojawią w tej liście rezerwowej i to jest powiedziane, że też będzie może w ten sposób, żeby okręty, które są zbudowane jako uzupełnienie, żeby tutaj się pojawiły, czy właśnie gdzie one mają trafić, to jest jeszcze troszeczkę niewytłumaczone, na czym to polega, no ale tutaj widać, że już jest jakaś taka funkcja, czy jest właśnie jakieś przemyślenie, żeby też usprawnić ten oto system. Kolejna rzecz, to jest wspomniane, że będziemy mieli nowy typ misji, który zastąpi stary Search and Destroy, ponieważ w związku z tym, że będziemy mieli marynarka będzie pochłaniać dużą ilość paliwa, tak jak powinna w rzeczywistości, no to żeby nie trzeba było właśnie na przykład ustawiać wszystkich naszych pancerników, żeby patrolowały jakiś region, na przykład tutaj Wybrzeże Iberyjskie jest podane, no ponieważ w tym momencie paliwo by nam bardzo szybko wyszło, zwłaszcza jak jesteśmy państwem, które ma deficyt paliwa, problem właśnie z magazynowaniem paliwa, no to w tym momencie została usunięta ta stara misja i będzie za to wprowadzona nowy typ misji, czyli ten Strike Force. On będzie polegać na tym, że po prostu ta grupa zadaniowa będzie siedzieć w porcie do momentu, kiedy nie zostanie na przykład wróg zauważony, nie dojdzie do starcia w wyznaczonych strefach i ponieważ w tym momencie po prostu ona wypłynie z portu i przyłączy się do działań. Czyli w ten sposób uzyskamy taki troszeczkę bardziej realistyczny system, że mamy floty bardziej właśnie na początku są na danych akwenach morskich, które będą właśnie wyszukiwać przeciwnika i w razie czego wtedy cięższa flota, cięższe okręty będą wypływać z portu w razie potrzeby do właśnie takiego starcia. No i w takim razie, skoro już to mamy powiedziane, to przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli spotowanie. Obecnie spotowanie, czyli zauważenie wrogiej floty praktycznie działa na tym, że mamy losową szansę. I w praktyce prędzej czy później dochodzi do tego starcia i tutaj niezależnie jakbyśmy powiedzmy nie inwestowali w tym, żeby nasza flota była niezauważona, to prędzej czy później, tak jak wspominałem, ta flota będzie wyłapana, no i będzie dochodzić do starcia. No i też ponieważ z powodu właśnie tego systemu, no to też jest często dochodzi do tego, że dochodzi do tak zwanych wielkich bitw Doomstacków, czyli po prostu dwie floty się coraz większe robią, rąbią, bo przypływają uzupełnienia, posiłki właśnie z innych flot, no i w tym momencie dochodzi do wielkiego, rozstrzygającego często starcia flot, no i to jest całość działań wojennych na morzu. No i tego właśnie nie powinno być. Jak to będzie teraz wyglądać? Przede wszystkim Volka będzie się dzielić na dwa etapy. To jest właśnie ten etap pierwszy, zauważanie i faktyczną walkę. Żeby do walki doszło, trzeba przede wszystkim w pełni zauważyć, spostrzec przeciwnika. I tutaj jest obrazek, który pokazuje, że właśnie jednostka patrolowa złożona z niszczycieli, to jest powiedziane, tutaj też jest chyba jakiś lekki krążownik, więc tutaj nie do końca to jest chyba prawda. W każdym razie w pełni, za niedługo uda im się w pełni spostrzec właśnie tutaj
krążowniki, ciężkie krążowniki właśnie niemieckie, właśnie z podstawowymi okrętami. No i tutaj właśnie widzimy tutaj w tym tooltipie, że mamy w tym momencie w 79% udało nam się spostrzec, czyli zlokalizować właśnie tą wrogą flotę, czyli tę grupę zadaniową. I codziennie zmienia się to o 9,2% na naszą korzyść. I to jest powiedziane bardzo szybko, ponieważ mamy zbudowaną dobrą siatkę radarów w okolicy, żeby wspierać tutaj właśnie nasze wysiłki wyszukiwania wroga. No i wtedy, kiedy osiągniemy 100% postępu, który też widać tutaj na takim pasku z prawej strony, w tym momencie dojdzie po prostu do walki i może dojść do walki, ponieważ na przykład jeśli my spostrzeżemy wroga, a mamy ustawioną niską agresywność, albo na przykład siła wroga jest przeważająca, no to i byśmy na przykład właśnie mieli ustawioną niską agresywność, no to oczywiście, że nasza flota raczej by się nie podjęła walki. No ale to jest też powiedziane, że jeśli mamy tutaj wyznaczone właśnie te strike force, które mogą do tych akwenów przycielone, no to w tym momencie jest całkiem możliwe, że po prostu mogą rozpocząć walkę te nasze okręty, które spostrzegły przeciwnika, w nadziei na to, że ten Strike Force dołączy właśnie do bitwy. No ale też może być tak, że Niemcy mogą sami też zdecydować, ponieważ oni są też agresywni na przykład bardziej, a ta jednostka patrolowa jest słabsza, no to w tym momencie oni mogą spróbować wykończyć te jednostki patrolowe, zanim przyjdzie ten Strike Force i się wycofać. No i tutaj jest powiedziane, że tak, że przede wszystkim rozwiązanie, żeby uniknąć sytuacji starych Doomstacków, jest to, że rozkaz dołączenia, rozkaz bezpośrednio wydany właśnie, żeby dołączyć do walki, będzie spowolniony, bazując na poziomie organizacji i dystansu, i co więcej, rozkazy i manualne będą właśnie jeszcze redukować to, czyli będzie po prostu spore opóźnienie w momencie między tym, kiedy dopłyną tam i kiedy będą mogli faktycznie rozpocząć ostrzał, czyli coś w stylu kary do koordynacji. Z też bitwami, które będą krótsze, oznaczyć też będzie można wcześniej po prostu opuścić pole walki i zanim się tutaj do sytuacji to eskalacja dojdzie, starcie. Czyli będziemy po prostu musieli pewnie balansować między tym, żeby nasze jednostki patrolowe były wystarczająco wytrzymałe, żeby nie zostały po prostu zmuchnięte przez przeciwnika, ale też pewnie nie tak wystarczająco silne, żeby same po prostu podejmowały walkę i też były niszczone przy małych stratach przeciwnika właśnie w starciu bezpośrednim. No i jak tutaj będzie wyglądać walka? No niestety na ten moment nie ma tego za dużo do powiedzenia, ponieważ jest jeszcze tutaj straszny work in progress. Mamy tutaj dużo coder artu, czyli grafiki przygotowanej przez samych programistów. To jest tam dużo różu. Tutaj nawet później jeszcze podcast wymienia, że niektóre rzeczy wyglądają po prostu jakby dwulatek rysował kredkami. Więc jakkolwiek niektórzy uważają, że grafika przygotowana przez programistów jest piękna, no to też nie jest to coś, co powinno się tutaj pojawić i być pokazane, więc oczywiście walka będzie pokazana w przyszłości i też pewnie tutaj jest w ogóle wspomniane, że wszystko to jest oczywiście work in progress i to się wszystko może jeszcze pozmieniać, ponieważ cała zmiana walki morskiej, no to jest po prostu bardzo, bardzo duże zadanie, to jest naprawdę dużo rzeczy, biorąc pod uwagę, że naprawdę kwestia działań morskich już w okresie II wojny światowej, no to jest naprawdę bardzo skomplikowany temat i no, to jest już troszeczkę ciężej ugryźć. To jest takie przypomnienie, że oczywiście będziemy mieli teren morski, o którym już mówiłem w jednym z poprzednich, chyba nawet poprzednim Dev Diary. Zmiany właśnie związane z naprawą i produkcją też już były wspomniane w jednym z moich poprzednich Dev Diary. Zachęcam do sprawdzenia playlisty z moimi Dev Diary, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. No i tutaj mamy też informację o tym, że ship design, że też będzie opisane w przyszłości, czyli możliwość właśnie tego design i refit shipów, czyli tworzenia klas okrętów i oraz modernizacji ich, modernizacji okrętów, które już są zbudowane i pozwolą w ten sposób się lepiej zaadaptować do zmieniających się warunków i żeby też najwięcej skorzystać z naszej marynarki i z postępu technologicznego. I to byłoby na tyle. Ogólnie rzecz biorąc,
To byłoby właśnie na tyle z tego Dev Diary. Jeśli chcecie, żebym coś wytłumaczył i tak dalej, no to ja z chęcią odpowiem na wasze pytania. A tymczasem będę się z wami żegnał. Życzę wam miłego dnia. Dzięki, trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!